hello, siema, siema. 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 I co robimy? Słuchaj mnie? Ty chodź. No. Co robicie? No właśnie, kurde, pytanie do ciebie. Znaczy tutaj dodałem Łukasza, bo po prostu sobie gadaliśmy, nie? Więc pytanie, jak ty chcesz to rozegrać? Chcesz duo zagrać, czy co? Twoja transmisja, twoja zabawa, nie? Jak ty chcesz, no. Możemy zagrać sobie, wiesz, dwa duoski, jedno. No dobra, a jaką masz dywizję? Ja mam dywizję srebro. O, no, to poczekaj, to ja się zaloguję na to takie inne konto. I będziemy mogli pograć duo. Może gold grać z tym, z silverem? Może, może. Nie widzę żadnych przeciwwskazań. Ty zagrać flexa jednego w trójkę i potem się dalam i gracie sobie duoski? Jak chcecie, no ja mam, bo ja mam tak, ja tak myślałem, że do 17 se pogram, bo potem DayZ startuje nowy serwer, nowy sezon, więc może sobie sprawdzę. Więc tak pomyślałem, że 2 godzinki, 3 godziny. Jak z tym DayZ, bo mnie namawia cały czas ziomek, no, żeby dobra grać. Gierka jest, fajna, no musiałbyś sobie, wiesz, spróbować i wjechać w ten klimat i zobaczyć, czy ci się to spodoba, czy nie. Bo ja byłem taką osobą, którzy mi ludzie pisali właśnie o DayZ, ja mówię, że pierdolę, nie będę w jakiejś survivale grać. I zagrałem raz i nie wyszedłem z gierki przez 15 godzin. Okej, okay, a powiedz mi, to ta gra nie wybacza, tak jak na przykład, kurwa, nie wiem, Rust, czy coś takiego, wyjebiesz się i... Nie wybacza, jak wyjebiesz się, to jest po postaci. Jest po postaci. O kurwa. Z tym, okay, że akurat na tym serwerze to jest takie trochę hard RP, to nie jest tak, że wiesz, idą chłopy, widzą cię z daleka i napierdalają. Jednak jest nawiązanie jakiejś rozmowy, zależy jak się zachowujesz i tak dalej, bo wszystko jest oparte w takiej materii postapokaliptycznej. Więc czyli jak to jest RP, człowieka, czyli to nie jest taki Tarkov, że po prostu napierdalają do ciebie. Nie. Bo czy DayZ samo w sobie jest taką grą, ale serwer RP polega właśnie na tym, że wiesz, chcesz przeżyć, wiesz, szanujesz ludzi, bo mogą to być zombiaki niektóre. Fajna gierka, powiem ci, że wkręca, nie? Jak ktoś taki lubi roleplay, troszkę powolny, no to uzależnia strasznie. Kurwa, ty, to zmienia postać rzeczy w takim razie. Tak, tak, no roleplayowo to jest inna zabawa, nie? Ty, ale ty chyba bardzo lubisz, co? Te takie RP. Roleplay, wcielanie się w rolę, no. Przebieranki? Jasne, oczywiście, że tak, jasne, że tak. Wiesz, można odkryć siebie na nowo w takich gierkach. Wiadomo, to grubo powiedziane, troszkę górnolotnie, ale wiesz, jakieś tworzenie osobowości, odgrywanie filmów, seriali. W gierkach, myślę, że zajebista sprawa. Mówię ci, sam byś spróbował, to by ci się spodobało. No właśnie, boję się, że jak już wejdę do tego świata GTRP, to już z niego nie wyjdę. A ty masz, widzę, że wbiłeś do top 10 streamerów polskich, proszę ja ciebie. I jak on cię to? Gadasz. Gdzie jest taki ranking? Ja sprawdzam sobie na streamerzy.pl. Ale że teraz? Kurwa, gratulacje, Kubuś. No, jesteś 10. Wow. Kurwa, stary. O kurwa. Wow. No to co, chyba torcik jakiś się należy tobie. Wiem, że w grudniu było takie coś, ale nie wiedziałem, że w teraz, nie? Dzięki, Mamon. Pozdro. Wybiłeś się na plecach Mamona? Tak, no nie do końca na plecach. Jak się z tym czujesz? Bardzo dobrze. Tak, każdy na jakichś plecach się wybija, tak? Po to są plecy. Nie wiem w sumie, kurwa, nie wiem w sumie dlaczego. Nie wiem, dlaczego ludzie mnie oglądają, nie mam pojęcia. Zastanawiasz się czasami, dlaczego ludzie cię oglądają? Nie zastanawiam się nad tym. Okej. Okay. I jak ja wiem, że jak ja się dobrze bawię na transmisji, to znaczy to, co robię, mnie bawi albo mnie interesuje, aha, to nie musisz zastanawiać nad tym, dlaczego to ludzie oglądają, bo myślisz, sami mnie to ciekawi, nie? Sami mnie to ciekawi, co robię, czyli odgrywam sobie rolę jakąś, czy gram. No właśnie, kurde. Wiem, jak to jest, jak nauczyciel z pasją tłumaczy matematykę, używa fajnych porównań, to dziecko się zacznie interesować tą matematyką. Podobnie jest z widzem. No grasz w jebane gówno, gramy w ligę wszyscy. No to jest jebane gówno. Ale jak ładnie o tym opowiadasz, jak pięknie grasz i dlatego ludzie przychodzą to oglądać. Prosta sprawa. Te analogie są zauważone wszędzie. Zawsze dasz jakieś takie porównanie. Totalnie losowe, ale koniec końców tak człowiek się zastanowi. Prawdy, czy ma to sens? Lubię ten wyraz twarzy, że zaczynam mówić porównanie, a ty myślisz, co on pierdoli, a nagle BAM! I wjeżdżam ci do bani, kurwa, siedzę tam. Rozjebany na golasa w szlafroku, czy tam kawę i piję herbatę. Uwielbiam to. Ale tak koniec końców sobie czasami myślę, nie no kurwa, pierdoli, nie? Ale z sensem. Tak właśnie tak jest, że naprawdę, ty byłbyś w stanie sprzedać mi wszystko, nie? Nawet moją rodzinę. To tak właśnie działali kiedyś czarownicy w Egipcie, wszyscy faraonowie. Nic nie potrafili robić w życiu, nic kurwa, pierdolić smoty i głupoty. Takie tak zwane czary. Nie wiem, czy cię to urazi, czy nie, ale moim zdaniem jesteś jakimś dalekim, dalekim potomkiem Rasputina. Co? Wow, nie urazi mi to absolutnie, żadne takie porównanie, bo powiem ci, że postać Rasputina, chwilę muszę, nie jest mi aż tak bardzo bliska. Pisarz jakiś rosyjski. Wielki kaznodzieja, tak. Okay. Tak, on leczył kobiety z różnych chorób. Dotykiem, chorób. Tak? A potem dotykiem okazało się, że jest penetracją.
Okay. I on też był świetnym mówcą, nie? Właśnie tak mi się skojarzyło. No, no, łączę no, kropki, no. Powoli łączę kropki. Tak, mi się wydaje, kropki. Że jesteś na skraju rozkminienia właśnie. O kurde. Nie no, gdzie? Kurczę, Molek, no żeś mi tutaj w kozi róg zapędził. No tak. Czyli dlatego no nie jedziesz do Gdańska. Się zmieniły i ja nie leczę może tych kobiet, ale mam widzów na Twitchu i jako tako też no trochę. No tak, 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 wiadomo, kasy, to jakby tak? Po prostu trzeba znaleźć analogię w tym. Tak, dokładnie tak, dobrze. Wiadomo, czasy już nie są takie barbarzyńskie, podejście się zmieniło, no ale zasada jest ta sama. Jesteś Lewandowskim czy nie? No nie jestem, absolutnie, hej! Cały czas mnie Lewandowski zaprasza. No to dobra. Kurde, to jebać go. To nie, to trudno. No. Najgłośniej, zaraz wszystko dam, tylko tego konta szukam. Dacie mi sekundę jeszcze? Na spokojnie, mi się nie spieszy. Jest piątek, jest chill out. No właśnie, bo ja tak mam, że ja nie lubię jak wicy patrzy, wiesz, w nic, nie? W taką nicość. A mi się wydaje, bo ty będziesz w stanie tak, wiesz, opowiedzieć mu coś, on sobie poczeka na spokojnie. Tak, tak. A czarny ekran? To stary, to ja czasem robię 4 godziny streama, a z tego 2 godziny jest czarny ekran, bo czekamy, gadamy, pierdolimy głupoty. Aha, okej. Okay. Powiem ci szczerze, co jest... Nie wiem, czy się z tego cieszyć, czy się z tego martwić, ale czasem na czarnym ekranie jest więcej widzów niż na jakiejś aktywności, którą prowadzę. Współpracy i tak dalej. Mówić poważnie, no na czarnym ekranie pierdoleniu jest najwięcej ludzi. Naprawdę? Tak, tak. Nie wiem, czy to jest jakiś mem, czy to jest jakiś, wiesz, może akurat zaczyna się stream, dlatego ludzie zaglądają, ale często się dzieje tak, że właśnie na takim pierdoleniu jest więcej osób, a na samej grze czasami może być mniej. Okej. Okay. Dobra, potrzebuję ale sobie... Ale dużo widzów widzę. Potrzebuję sobie... No to dzięki tobie. Czyli możesz już walić w chuja do końca życia, myślisz? Czy jeszcze trzeba troszkę po ambicji coś pokazać? Wiesz co, właśnie, co do ambicji. Ja chciałem do ciebie napisać, bo rozmawiałem z Filipem i był taki pomysł. Ja wiem, że ty chyba nie jesteś super fanem w ogóle. Znaczy nie wiem w sumie, tak mi się przynajmniej wydaje, że nie jesteś fanem robienia czegoś tak, wiesz, poza, nie, kompem. Ale pomyślałem, że moglibyśmy zrobić taki turniej rapowy, z racji tego, że ty A, jesteś... słyszałem, mówił mi, freestyle, no. Tylko ze społeczności Twitcha. Tak, ale właśnie żadnych freestyle'owców, nikogo, Jaka. Po prostu czysto widzowie. I pomyślałem, ale że jak, można... Ale wszyscy online, czy chcesz? Nie, właśnie pomyślałem, żeby zrobić to online, ale finał byłby na przykład w eSport Performance Center na trzecim piętrze. Wiesz. Wow, byłem tam kiedyś. No, tam jest zajebiście, ja też tam byłem. Taki pierwszy pomysł, nie? Moglibyśmy zrobić, zaprosić widzów. Też, no, pamiętajmy też, ciekawe. Że jest na pewno jakaś garść freestyle'owców, którzy... Boże, przepraszam. No. Streamerów, którzy jakiś tam background freestyle'owy... No albo tak, mówić, ale no, po prostu wiesz, nie chciałbym mieć, żeby, nie wiem, wpadł jakiś Filipek albo ktoś. Żeby to było po prostu dla takich osób, które... Nie, no, żeby była beka z braku umiejętności. No właśnie tak? Nie, znaczy to też, żeby wiesz, nie było tak, że wiedzie jakiś ziomek i zastępuje, nie? Bo to nie ma sensu według mnie. To no, nie będzie po prostu zabawy, nie? Jaha. Tak to jakby przyszedł jakiś tego. Freestylik taki. Wiesz, ja po prostu pomyślałem, że jak wiem, że jak zaangażuję w to Filipa, to Filip ogarnie to pod względem technicznym. On wie, co jest pięć, zna ludzi, wie, jak to ogarnąć, jest takim mózgiem, nie? Tej operacji. Tutaj wiesz, ty byś, kurczę, pod względem merytoryki ogarniał. No a ja bym po prostu kasował, nie? Na konto. Okej. Więc wszystko by się fajnie to spinało. Przynajmniej u mnie w głowie się to fajnie spinało, jak rozmawiałem z Filipem na balkonie. No i może na mówię... Na balkonie? Tak, rozmawiałem na balkonie, no tak przez telefon, nie? Tutaj Aha. też chciałem, żeby Łukasz tego, ale Łukasz ja chyba... Ja wpadnę tam chętnie bardzo. No, Łukasz by wpadł tutaj, wiesz... A jeśli chodzi o jury i tak dalej, to nie, to raczej ja to... Raczej nie... nie. Ale właśnie nie wiem, czy powinno być w ogóle jury. Ja myślę, że to no powinien właśnie. Być prowadzący... Moim zdaniem widownia powinna I widownia, tak, widownia, ale... ankiety i tak, tak dalej. Tak, tu bardziej chodzi o to, żeby były osoby na scenie, które coś tam pierdolą, nie? I tyle. Jakby tutaj nie musi być żadne, wiesz, jury. A gadałeś z Multim o tym? No właśnie... Nie, właśnie nie gadałem, bo nie wiem, czy ja w ogóle już mogę do niego pisać. Ty się, bo nie możesz. My się no pisaliśmy audiencja, do niego. Audiencję, trzeba czekać na audiencję. Nie, no pisaliśmy. Ale, nie, aha, no... że on dopiero pozwoli, żeby się do niego zwrócił. A to powiem, że jestem jakiś wyjątkowy, bo on ostatnio do mnie napisał pierwszy. Nie no. Się wyróżniony. Właśnie śmieję się, bo ostatnio też do mnie napisał w pewnej sprawie, ale... Nie no, może tak, nie? Bo to też byłoby spoko, to też byłoby no, spoko. Wydaje mi się, że tak, że pasowałby w ogóle, no, też platformę sama. Nie, czy mogę mówić, ale chyba jakiś tam Minecraftik ma być ciupany. Kurwa, właśnie nie wiem, czy możesz. Kurwa. Ja właśnie nie chciałem o tym mówić. No chuj, ja i tak, wiesz, jebać. Dobra, i tak nie jestem wiadomo, rudy, więc połowę rzeczy kłamie. Kto wie, może to jest kłamstwo, co teraz powiedziałem. Tylko ja nie w tego Minecrafta nie wiem grać, ale muszę właśnie się nauczyć, bo to też widzów. Jakiś widziałem speedruny,
Tak, stary, tak. Jeszcze nie jestem, kurwa. Właśnie, kurwa, jak się wkręcisz w tego Minecrafta, to ja nie... Bo właśnie o to, dlaczego ja tobie nie zaproponowałem? W RealCrafta resetujemy serwer i gramy razem w Minecrafta. No właśnie, ja pierdolę. Muszę zajawić, wiesz, muszę rozkminić to. Ale to byłoby zajebiste. Ja mam monopol w tym momencie, 30-letni gość uczący się grać w Minecrafta. Nie ma takich ludzi na serwerze, nie ma takich ludzi w Polsce. Ja nie wierzyłem w tego Minecrafta generalnie. I no właśnie, no właśnie, grałeś kiedyś Minecrafta? No właśnie nie, ani razu. Pierwszy raz teraz zagrałem, stary, na tym RealCrafcie. I kurwa, to jest inne doznanie, bo tam jest, no tam jest ciężko po prostu. Tam się gra w chuj trudno, ale to ma w sobie coś takiego przyciągającego. Dzięki, Hamaga, no. Że wyjebiesz się, wszystko tracisz, ale chcesz od nowa. I to jest takie fajne, nie? Kurka, a na czym polega ten speedrun? Oni zabijają jakiegoś stwora, budują coś na czas? Ja ci mogę wytłumaczyć. Speedrun to chyba nie ten. Znaczy, speedrun to jest takie Suchar, coś... Suchar, Wysocki, tam chłopaki właśnie się ścigają. Tak. O co oni się ścigają? O miano największego znaczy, no wiem, że, kurwa, nerda. Wiem, że o miano najszybszego, ale w sensie, o co tam się dzieje? Co no oni, chodzi kurwa, o to, że kwadracik? Jest pewna sekwencja, którą musisz robić, że tak powiem, i starasz się to wymasterować, czyli zrobić to, wiesz, w najlepszym, no po prostu w najlepszym czasie. Zrobić to w najlepszym możliwym sposobem i w najlepszym czasie. Generalnie... No ale co? No... Musisz tak, zdobyć pewne przedmioty, później wejść do piekła, z tego piekła... Generalnie dobra, ujebać bossa ostatniego. Ujebać ostatniego bossa, takiego smoka. I starasz się go ujebać jak najszybciej, nie? No to rozumiem, no wiesz, no, speedrun, tak? No. Okej, kum, fajnie, no może... A ty nigdy nie grałeś w Minecrafta? Nie no, raz miałem taką próbę z Piotrkiem, z ekipą, jakieś tam owce biliśmy, ale po 20 minutach, kurwa, się ekipa rozjebała, kłótnie i tak dalej. To trzeba po prostu dobrego nauczyciela, albo musiałbym chwilę pograć, zajawkę złapać. To jest jak z tym Daisy, o którym opowiadałem wcześniej. Że może teraz tu jestem sceptycznie nastawiony, bo nie wiem, co mnie czeka, a jak spróbuję pierwszy kęs, to może to będzie moje ulubione danie, chuj wi. Mhm. Ej, ale też nie spodziewałem się, nie, że... To wejście na Twitcha będzie takie, nie że łatwe, ale takie smooth, że na przykład sobie teraz gramy. No kurde, no tak full time to w sumie od grudnia, nie? Ale bardziej mi chodzi o to, że... to krótko napierdalasz. Znaczy, no nie, no streamowałem wcześniej, wiadomo, ale chodzi, że tak full time, no bo wcześniej grałem, nie? Tam w Lola i tak dalej. I właśnie... No ale miałeś ten background, wiesz, Tak, ale ja też, wiesz, streamowałem, nie? Wcześniej. Tylko chodzi mi, że full time i fajne jest to, że można takie, powiedzmy, crossy robisz, po prostu sobie gramy, tak? Ty grasz w Lola, zajawki i sobie gramy i coś tam można wymyślić, że to... Bo kiedyś, jak ja oglądałem, to było bardzo zamknięte, że ludzie nie chcieli z nikim grać. Tak, były hermetyczne grona, były, wiesz, Counter, LoL i tak dalej. A teraz jest tak, że... Miksują to ludzie, jasne. Że chyba ludzie zaczynają rozumieć, że to się wszystkim i opłaca, i to też może być ciekawe, że wiesz, że... No nie wiem. Opłacalność na pewno spoko, ale najważniejsze jest to, że się łączą jakby dwa uniwersa, można powiedzieć. No i wiesz, no i się, wiesz, miesza to wszystko. Dwie osoby, które tam są obserwowane, ze sobą grają. Na pewno jest to interesujące dla widza. A ty na przykład kalkulujesz, że z tym zagrasz, bo coś będę miał? Czy tak po prostu sobie... Nie. No właśnie, bo... Wiesz, jak ktoś... No właśnie, bo to jest... ...wyskoczy, czasem jakiegoś streamera, oglądam sobie chwilę i mówię, o kurwa, pogram sobie. Bo to jest w chuj dziwne tak kalkulować. Myślałem, że... Nie, no chyba tyle już streamuję, tyle już w tym necie jestem, że to wiesz, że... Po jak to kalkulować? Ma być beczka śmiesznie, po prostu tyle, nie? Czasem można kogoś fajnego poznać, a z tych kalkulacji może nie wyszłoby to na czysto. Ej, kurde, ale z tym Minecraftem to naprawdę, przysięgam ci, przed rozpoczęciem sezonu ja byłem tak wkręcony, że my nakurwialiśmy 15 godzin na streamie i do tego dodatkowe 5 godzin na off-streamie. Ja spałem 4 widzisz, godziny, stary. To jest tak pojebane. Ten RealCraft jest tak pojebany. Ja się obawiam, że ten Minecraft może mnie nie wciągnąć. O, mowa o Minecrafcie, XQC gra w Minecrafta teraz. Mhm. Ale że cię nie wciągnie, czy że wciągnie? No, bo wiesz, mówię ci, ja już to grałem raz, graliśmy tam chwilę i... Ale ty, ty grałeś w tego nudziarskiego Minecrafta. Boże, no. A my gramy takiego, co ci się lwy, kurwa, demony reską nad głową nagle. Ten jest pojebany. Musisz sobie odnaleźć się w takich sytuacjach. Potem robisz sobie klipunek ze smoka, bo polujesz na smoki z ziomkami. Potem, kurwa, robisz sobie, nie wiem, amulety, żeby pływać w lawie albo pod wodą i oddychać. I gra się rozkręca i się napędza. Potem książki sobie, szukasz książek, żeby mieć lepszy ten klipunek, jeszcze lepszy, a jeszcze lepszy. A ten świat, w którym jesteś na tej mapie, to ona jest jakaś ma ograniczone wielkość? Nie. Nie, ograniczać cię tylko twoja wyobraźnia, stary. Co na każdym kroku dungeony, podziemne, powietrzne dungeony, podwodne, kurwa. Potem robisz wino przez 2 tygodnie, jak Kuba.
Ej, nie, ale naprawdę, tam możesz coś robić RP generalnie, nie? To jest tak, że możesz robić bo RP. Ja widziałem, że jest w ogóle w Minecraftie RP, że są jakieś serwery Pokémon, że są przeróżne serwery. Tak, tylko słuchaj, generalnie, tylko że tam RP działa na tej zasadzie. Albo jesteś, nie wiem, gościem, który kopie w kopalni, nie? Albo jesteś gościem, który rozpierdala, albo możesz zostać farmerem i zrobić najlepszą farmę, nie? Że będziemy mieli wszystko. Ale taki farmer to się już napierdala raczej słabo, nie? No, chodzi o to, że... Powoli. Jakąś... No nie, dobra. Ale chodzi o to, że przez to, że będziesz dobrym farmerem, to powoli będziesz zdobywać levely, będziesz mógł też zostać wojownikiem. Ale na początku, według mnie, jak się gra, nie robić takiego właśnie speedruna, że wiesz, najłatwiej jest rozpierdalać, że idziesz i takim sposobem rozpierdalasz, nie? Na wieży. Aha. Ale fajnie jest, żeby na przykład, nie wiem, zebrać 5 osób i każdy ma jakąś rolę. Ty się zajmujesz kopaniem, tak, no, ja się zajmuję tym. Wchodzi, jasne. I takie niby RP, nie ale nie do końca. Nie zakończyć gry, tylko delektujesz się nią. Tak, 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 tak. 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 Odgrywasz, no to no. Podobnie właśnie w RP, w GTA, wiesz, nie jest sensem mieć super, posiadanie super bryki w zajebistych biznesów, tylko najfajniejsza ta zabawa jest ta droga do tego wszystkiego i im wolniejsza, im trudniejsza, im bardziej zagmatwana, tym jest bardziej interesująca, nie? Na tym polega RP. Ja w ogóle na początku mówiłem do ciebie Parys, nie wiem do czego, przepraszam. Możesz do mnie mówić też Filip. Tak. Możesz będę. Do mnie mówić. Kolego. Jeszcze raz mi powiedz, żebym na topa poszedł, to normalnie jadę do ciebie. Kurwa, mam dosyć. O, a propos Filipa, może ty powiesz, opisuje, Filip, co sądzisz o Filipie Zabielskim, tak, jego spocie reklamowym na PiS. Właśnie ktoś mi wczoraj o tym mówił, ale nie widziałem serwer. Tego. Nie widziałem Piedrami tego. Jak potłuczony no to o tematach, nie wiem, no. O których nie ma pojęcia. No właśnie potem też nie do końca rozumiem. Mamona kradnie mu rzeczy i mówi, he kurwa, nie no, sprawy polityczne, to ja bym taką szuflą na bok zrzucił. A jakie było pytanie? Jeszcze raz. Kurwa, nie wiem, tutaj gdzieś... A jak ja bym na przykład wystąpił, myślicie, w jakimś spocie politycznym, to by była lipa, nie? Chyba tak. A co? By ludzie zdziwili, nie? No. Lipa łamana na skandal. Ale, ale też zastanawiam się, czy gdyby zaproponowali na przykład w chuj duże pieniądze, nie? No. Znaczy na przykład zrobiłbyś to. Takie abstrakcyjne pieniądze, takie wiesz, abstrakcyjne. Abstrakcyjne pieniądze, to takie abstrakcyjne. Od mojego statusu materialnego na ten moment, mm-hmm. Tak? Ale chyba na tyle jestem w internecie, że tyle nie warto. Znaczy skromnie sobie tam działam, że nie warto mm-hmm. zaprzepaszczać to legacy. Mm-hmm. Czy kurwa, może za grubo poleciałem, ale... Nie, no też rozumiem. Fajna jest postać śmieszna, takiego głupka. Chciałbym raczej to zostawić, a nie bawić się w jakąś politykę, nie? Jasne. Ale jak mówię, procent szansy jest taki, że na przykład, nie wiem, tu, ktoś bliski by mocno zachorował, coś by się stało, katastrofa i potrzebne byłyby pieniądze, wtedy z prawdziwego, że tak powiem, w sensie wtedy pokazuje się prawdziwą twarz ludzką, nie? Więc czasem jesteśmy nawet skłonni do poświęceń, takich jak właśnie robienie tego, czego nie chcemy, żeby uratować kogoś, kogo na przykład lubimy, kochamy, czy cenimy. Więc jak mówię, no to jest takie proste pytanie. Dam ci 10 milionów, czy to zrobisz? A ty mówisz, nie, mam zasady. Ale zasady się kończą tam, gdzie zaczynają się pewne potrzeby, ludzkie potrzeby.